Wczoraj w wywiadzie Sylwia Lipka nam zdradziła, że wykupi od ciebie wszystko. Czy ty masz tyle asortymentu w swoim magazynie? Bo Sylwia ma taką dużą rodzinę, że chyba potrzebujesz fabryki. Ona ma naprawdę tak dużo po prostu braci i siostr, że ona... 16 ile kusyn, 100 kusynek ma. Tak, 100 kuzynek, no to jest niesamowite. Ja nie wiem, czy ja mam tyle kosmetyków, nie żartuję. Dzisiaj nawet sprezentowałam jej zestaw szminek i mówiła, że jej się bardzo podobają, także bardzo mi miło. Julia, jakbyś miała dobrać twoje kosmetyki tutaj do gwiazd w Tańcu z Gwiazdami, to jakbyś je dobrała? Oh my god, ja na pewno Bloody Tango, kocham czerwony. A dziewczyny, nie wiem, myślę, że to musisz ich zapytać, to one mają się czuć najlepiej w tych kosmetykach, tak jak moje klientki. A jeżeli chodzi o mężczyzn, czy planujesz też wprowadzić jakąś linię? A, wszystko w swoim czasie. Może coś tam nasze lepsze. Może szminkę, nie, nie, dziękuję. Akurat mimo, że dzisiaj dostałam wargę. Ale jesteśmy otwarci na wszystko. Julia, jeszcze oczywiście nasuwa mi się pytanie, czy ty Ostatnie. Czy ty planujesz też otworzyć takie pop-up story jak Kylie Jenner ze swoimi kosmetykami, czy raczej skupiasz się tylko na sprzedaży internetowej? Pop-up story to są takie malutkie sklepiki, gdzie możesz przyjść, dotknąć, zobaczyć i kupić na miejscu. A na razie moje kosmetyki są dostępne tylko i wyłącznie na stronie internetowej. Zapraszam serdecznie, juicycosmetics.com. Zachęcamy do subskrypcji kanału przeambitni.pl. Tutaj na dole.